Jeszcze tak na wstępie chciałbym dodać, że osoba, która chce wygrać grę na Steamie do 50 zł, musi napisać w komentarzu swój e-mail wraz z dniem, od kiedy mnie ogląda. Nie musi być to dokładnie, tak po prostu mniej więcej. Zachęcam Was także do wzięcia udziału w akcjach charytatywnych, do których znajdziecie linki w opisie. Możecie nam wpłacić nawet honorową złotówkę, zwykłym SMS-em. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Osoby, które dawały mi temki na moich live'ach ostatnich, wyświetlają się teraz na ekranie. Bardzo im dziękuję. Osoba, która wygrała premkę w poprzednim odcinku, też wyświetla Wam się teraz na ekranie. Także co? Ja Was zapraszam już do oglądania tego openingu w hotelu. No i tyle. Pozdro! Dobra mordeczki, ja już tutaj jestem w moim pokoju. Jak widzicie, przyszedł mi fotel od Diablo, to Diablo X Fighter, także Diablo dziękuję. Na samym starcie mówię, że do nich linki znajdziecie w opisie. Ten fotel jest warty 850 zł, jeśli się nie mylę, jest to w wersji Black X Fighter. Także no kurde, jest naprawdę mile zaskoczony, widzicie moją spodenkę, ja niestety z twarzy nie pokażę. Jeśli chcecie, żebym nagrał kiedyś jakiś odcinek z twarzą, to musicie, nie wiem, dobić tutaj z 1000 łapek. Jeszcze tutaj macie moje biurko, na którym zaraz będzie komputer, tam mi gniazdko w ogóle waliło, muszę je naprawić. Nie wiem, co się stało, ale mniejsze o to, ja sobie ten fotel po prostu jakoś gibnę. Sorry, że ten odcinek nie będzie jakoś super jakościowo, ale niestety nie mam tutaj żadnego operatora w domu, który by mi pomógł, więc ja sobie tutaj, o, pomogę lekko nogą i weźmiemy po prostu za opening tego fotela. Ja sobie postaram jakoś tutaj może zrobić to w ten sposób, że pomogę się tutaj jakoś, nie, w sumie tak nie dam rady, kurde. No nie wiem, dobra, w takim razie to po prostu otwieram już tak, tutaj sobie rozetniemy standardowo. Nie wiem, pierwsze rzeczy nagrałem jakiś opening na kanał, bo jak zazwyczaj sobie otwierałem jakieś fotele czy coś w tym stylu, no to to po prostu wiecie, no nagrywałem to sam, znaczy nie nagrywałem, otwierałem to sam, nikt mi nie pomagał, więc no wiecie, o co chodzi, w takim razie nie mam tutaj żadnego operatora, przyda mi się statyw, ile niestety takiego statywu też u mnie w domu nie ma, więc będzie się trochę to chwiało. Ale wam może tutaj pokażę po prostu, co w tym fotelu się znajduje. Także tak jak mówiłem, linki do Diablo macie w opisie, więc wbijajcie do nich absolutnie, bo myślę, że warto, że warto po prostu uwagi są, bo fotele mają naprawdę fajnej jakości, fajnej cenie. Nie mówię to tylko przez to, że dostałem ten fotel za darmo, a jeszcze raz dzięki wielkie Diablo, ale też przez to, że kurde, moi znajomi mają fotel od Diablo i polecają, więc no myślę, że jest warto. O kurde, jakie to jest wielkie, ja pierniczę. Ej, bez kicia, jakie to jest wielkie. O kurde, Diablo, o, to ładnie się prezentuje ten napis. To jest najpiękniejszy fotel, który mi się podobał od Diablo, naprawdę, jest to zarąbisty fotel. Zaraz wam to wyciągam wszystko z folii, może wam pokażę, co to jest po prostu w środku. Światło może tutaj trochę nam przeszkadzać z tego powodu, że po prostu mieszkam od strony północnej i to światło dosyć bije. Także co, jest tutaj ta podstawka, znajomy mówił, że ona jest spoko, mega spoko, ona jest plastikowa, także wiecie, o co chodzi. Tu jest już to siedzisko całe, tak? O kurde, jakie to siedzisko jest wielkie. Potem wam w ogóle pokażę porównanie siedziska, jakie ja miałem w fotelu, a jakie to jest. No naprawdę, siedzisko jest wielkie i widać, że to jest kurde X-Fighter, bo no masywne mocno. Masywne mocno, tutaj jest jeszcze zagłówek. Tak? To jest chyba, nie, to jest ta poduszeczka. Tylko nie wiem, czy ona jeszcze jest na lędźwie, czy do góry. Tu jest chyba, a, to jest ta osłonka na tył, żeby to ładnie wyglądało. I w środku mamy pewnie jakiś zestaw śrubek i tak dalej. Także co, no ja wam po prostu nie będę pokazywał, jak to wszystko składam, tylko wam już pokażę, jak ten fotel wygląda cały złożony. Oglądajcie do końca, bo będziecie mogli wygrać w tym odcinku grę, także myślę, że po prostu warto. Więc ja sobie po prostu odpakuję i będziemy się widzieli, jak ten fotel będzie cały złożony, jak się prezentuje moje całe stanowisko gamingowe za około 5000 zł, także pozdro. Dobra, bo wiele osób też mnie pytało, zombie, jak wygląda to twoje całe stanowisko, weź nam to w końcu pokaż, bo chcemy wiedzieć, jak wygląda ten twój pokój, twoje stanowisko, więc wam to pokazuję. W moim pokoju tutaj znajduje się taka, proszę, szafka, to jest komoda, tutaj macie jakieś, nie wiem, koszyczek na cukierki, tu jest pojemniczek, który jest zrobiony z kartek papieru, to jest bardzo ciekawa rzecz, fajnie to wygląda, tu mam jakieś sławki, jakieś baterie i takie inne rzeczy. Dwa długopisy, kulki od pistoletu, tam jest wieża Eiffla, przywiózł mi ją brat z Francji. Kwiatki jakieś, to jest mój stare siedzenie, które jest dosyć zniszczone. Mam jeszcze jeden fotel biurowy, tutaj mogę wam pokazać, nie wiem, to się odbije kawek, o widzicie, się odbijam. Tu mam, kurde, to jest ten za, ta poduszka taka, ale ja niestety nie będę tego używał, właśnie z Diablo. Tu są nimbusy, bo tyle co dopiero skończyłem zmontować ten fotel. Sławeczki JBL-a, fajne JBL-ki za stówkę, polecam bardzo serdecznie. Tam mam jakąś kolejną ładowarkę, kolejne słuchawki. No i tu mamy taką, nie wiem, jakieś tutaj moje dwa pikola, one tu stoją chyba już od 2 lat. Tutaj mamy moje pamiątki z gimnazjum, z mojej starej klasy. Tutaj mamy mój beret z klasy mundurowej oraz moją klasę, tego wam nie będę pokazywał. Mogę wam jedynie pokazać mój tutaj mundur, który gdzieś się tam znajduje w szafie. On jest tam zwinięty. O, tutaj jest mój mundur, patrzcie. O, widzicie, wam pokażę mój mundur, mój kochany mundurek, który muszę popierniczać do szkoły. Tu jakieś mam szale Lecha Poznań, Polski i drugi Lecha Poznań. A tutaj do góry na szafie znajdują się pudełka po mojej karcie graficznej, czyli GTX 1066 GB i 57400 po słuchawkach, klawiaturze, jednym routerze, tam gdzieś powinien być drugi router, myszki, słuchawki, o, to jest właśnie drugi router, jakieś tam słuchawki, płyta główna, tam jest mój miś z medalami, gdzieś tam z tyłu.
No i tutaj jest jeszcze drugi mikrofon, czyli Relups Podcaster w środku, jego mam na zapas na ziemu. A moje całe stanowisko prezentuje się mniej więcej tak, czyli teraz tutaj już jest dopełnieniem ten fotel od Diablo, wygląda naprawdę świetnie i komponuje mi się świetnie z tym stanowiskiem, także jeszcze raz przypominam, linka do Diablo znajdziecie w opisie, więc wbijajcie, bo mają naprawdę ciekawe oferty, po prostu tanie oferty, a fajne, jakościowe fotele, także jest git. No i patrzcie, czy ten fotel się nie prezentuje kozacko, czekajcie, może wam pokażę, o tak, widzicie? No ten fotel się prezentuje kozacko, wygląda on zarąbiście teraz, tam macie mój komputer oczywiście. Wejros spytał, z nami chodzić na siłownię. Na siłownię nie chodzę, mam tu jakieś hantelki, tu są założone chyba 2 razy po 8 kg, widzicie, niewiele, lub 2 razy po 10 tu jest, o, 2 razy po 10,3 kg założone na te hantle. Tu jest mój mikrofon Novox NC1, którego mam od tygodnia. Sławki Genesis Radony 720, one kosztują mniej więcej 200. Klawiaturka, 2 monitory, jeden to jest LG, drugi to jest BenQ oraz myszka Razer Divider. Tu mam jakieś puszki od Fanty, tak, to jest Fanta i Pepsi, one tu są też od 2 klasy, tak ładnie postawiłem. To jest edycja z Champions League, a to w sumie nie wiem, też jakaś pewnie limitowana była, dlatego to postawiłem. Tam jest jakiś portfel, zegarek, moje kluczyki od motorku, leki, baterie, tu jakieś książki, Pismo Święte. W sumie one tutaj już bardzo długo jest. No i co, chyba tyle. A, jeszcze moja kamerka Logitech C920. Jeśli będziecie chcieli coś się więcej dowiedzieć, no to zerknijcie w opis, tam chyba wymienię cały ten komputer. No i jeszcze raz przypominam, o, teraz to jest naprawdę wygodnie. Jeśli usiądę tutaj, będziecie mnie widzieli. O, widzicie? Widzicie, mi tutaj chyba się odbijam. Teraz sobie zrobię tak nogę. No i będziecie mnie widzieli. Będziecie wszystko mieli w opisie tego odcinka. Jeśli chcecie to coś, to pytajcie. No i co, chyba tyle. Pamiętajcie, linki do Diablo znajdziecie w opisie. Myślę, że warto tam zerknąć. Mój fotel, ten, który ja mam, on się aktualnie wam wyświetla na ekranie screen, więc naprawdę polecam ten fotel, wygląda kozacko, o, jeszcze raz wam go tutaj pokażę. Jest on naprawdę świetny, więc wiecie te Diablo, sorry, że tak się powtarzam, ale naprawdę dzięki Diablo, że wysłaliście mi fotel za 8,5 zł za darmo, za to, że powiedzieliście, że dobra zombie, nagrę odcinki, które zareklamują nas, więc reklamuję was, bo naprawdę sam po prostu kozacko wygląda fotel wizualnie, to już mój, wiecie, plus mają za wygląd tego fotelu, bardzo mi się podobało, także co. Ja wam nie przedłużam, dzięki za oglądanie, no i widzimy się w następnych odcinkach, nie? Także pozdro, tyle wam chciałem powiedzieć w tym odcinku, więc łapkę w górę strzelcie i tyle, tak wiecie, ma być tyle tysięcy łapek, 5000 łapek, jak będzie tyle, to nagrywam odcinek z kamerką następny, pozdro. Mówię, że ma być 1000, ale 5000 jednak zmieniam opcję, 5000 łapek w górę, pozdro.